Na ile możemy wierzyć Reaperowi w to, co pokazuje w prawym górnym rogu, czyli jaką latencję mamy od wejścia do wyjścia. W tym przypadku, w przypadku podłączonego interfejsu M-Audio M-Track 2x2 z buforem 256 próbek, Reaper pokazuje latencję od wejścia do wyjścia, bufor wejściowy 10, bufor wyjściowy 8,5 milisekundy. Tyle pokazuje. Wydaje się to trochę dużo. Ale możemy to łatwo zmierzyć. Mam tutaj przygotowany ślad stereofoniczny, a interfejs ma spięte lewe wyjście z prawym wejściem. A do lewego wejścia podłączony jest mikrofon. Więc jeżeli będę coś na tym śladzie nagrywał i puknę w mikrofon, to nagra się ten sygnał z mikrofonu, wyjdzie z interfejsu, pokonując bufor wyjściowy, i wejdzie do interfejsu, pokonując bufor wejściowy. I na tym śladzie powinien być opóźniony właśnie o tą wartość. No to zobaczmy. Nagrajmy. Mamy. Ile to jest? Musimy znaleźć jakieś podobne miejsce. Powiedzmy, że maksimum tego sygnału sobie znajdziemy. To będzie gdzieś tyle. Tak na oko pokazuje nam 856 próbek lub w sekundach 19 milisekund. To by się zgadzało. Mniej więcej zaokrągla Reaper do całej milisekundy, a w próbkach pokazuje nam 856 próbek. Podczas gdy powinno być 512, dwa razy po 256. Więc ktoś nam tutaj te 256 próbek prawie dodaje. Co ciekawe, zależnie od humoru komputera, te wartości pokazywane przez Reapera i mierzone są różne. Zwykle mam tutaj 8,5 milisekundy na wejściu albo 9,5 milisekundy na wejściu. Zależy, co tam sobie komputer wymyśli. No dobrze, ale to nie jest mój jedyny interfejs. Mam też interfejs Focusrite. Przełączamy się na interfejs Focusrite. Z takim samym buforem 256 próbek. I dzień dobry. Reaper wskazuje nam opóźnienia 12 na wejściu, 12 na wyjściu, czyli 24 milisekundy. To jest dość sporo, ale zmierzmy to jeszcze raz sami dokładnie. Posłużę się w tym przypadku wyłącznikiem Fantoma. Mamy i zobaczmy. Ojej, 1100 próbek w milisekundach. 24 milisekundy, wszystko się zgadza. A te 1100 próbek, no to jest ponad dwa razy więcej niż wynika z bufora. I w przypadku tego interfejsu Focusrite Scarlett Solo drugiej generacji. Próbowałem różnych kombinacji i nie udało mi się nigdy zejść poniżej tych wartości przy tym buforze, czyli 12/12. /12. A przypomnę, interfejs M Audio przy identycznych ustawieniach. O, proszę. Teraz łaskawie pozwala na 9/6. No to spróbujmy, ile to wyjdzie. Czy 9/6 się da nagrać? Uwaga. zmieniło się coś powiedzmy odtąd 800 próbek a poprzedni pomiar czyli to 860 jak widać każde przełączenie czyni cuda Także dbajmy o komputer, wybierzmy najlepsze gniazdko USB. Generalnie patrzmy na to, co pokazuje nam tutaj Reaper. Dziękuję bardzo.